Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kanale Golden Maniac. Witajcie, kolejny czwartek, kolejne poszukiwania. Dziś wspólnie z Dawidem. Turystka z Bieszczad w wersji light dzisiaj. Turystka z Bieszczad w wersji light. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Idziemy dzisiaj, mamy zaplanowaną dzisiaj trasę, omówioną przez 2 dni. Kurde, żeśmy wspólnie dyskutowali, jak to się mówi, kurde, mapy, geoportal, wszystko z NASA były ściągnięte, mapy specjalne, jak tu dzisiaj będziemy krążyć. No i co, no wymyśliliśmy prostą rzecz, pójdziemy tędy. Tamtędy, wszystkie pola będą zrobione. Tamtędy, tak. Wszystkie pola, które mamy dostępne, przejdziemy, zobaczymy, co tam się uda nam znaleźć. Postaram się wam to oczywiście pokazać. A dla przypomnienia, nie zapomnijcie oczywiście o subskrybowaniu tego kanału, komentowaniu, kliknięcia tego dzwonka, aby być na bieżąco, żeby was nic nie ominęło. W dalszej części tego materiału pokażę wam rzeczy, które udało mi się znaleźć w sobotę na Tamizie. Był ze mną widz, odwiedził mnie, też fajną rzecz tam znalazł. Także serdecznie was zapraszam do oglądania. Miłego, hejka. Witajcie, przeszliśmy z Dawidem od tej górki, po prostu już można powiedzieć dziesiątki guzików, ten już ma pozycję zbieracza, cały czas idziemy i guziki, jedyny fant, który godny uwagi od, można powiedzieć, dobrej pół godziny, końska nabijka, gładziutka, 2-3 mocowania z tyłu, także tyle jak na razie. Powolutku kierujemy się w stronę tego domu, w stronę słońca. Przejdziemy żywopłotem na siekierkowe pole i tam trochę poszukamy, bo no guzikowe jest fajne, ale męczące. Od schylania już można dostać takich zakwasów, że... Chodź nagrać na żywo, zobaczmy co jest. No ja wierzę na 90%, że to będzie guzik. Dawaj, na żywca. Małą jopkę. Tu jest gdzieś skurbaniec. Czekaj. Opcje uciekło. No nie, może zgubiłeś guzika. Nie, tu jest. Już miał najdłuższy materiał na świecie w poszukiwaniu guzików. Dobra, dotknij się to, chłopie, nie mogę tego namierzyć. Dawaj, czekaj, pipaj telewizor. Nie, głębiej go musiałem pchnąć, wiesz, łopatą. Dobra, słuchajcie, przytnę wam to, bo widzicie. Chciał tu zabłysnąć, ale dupa z tego blada wyszła. Nie dosyć, że zgubił guzika na polu, który... Jest. Pokaż, no ja już go tu podejmę. Tu jest chyba. Gdzieś tu piszczy. W tej bryłce. Może nie chce, nie ma go? Musi być. Tu jest, no, siedzi. Musi kopie hamera. Tu siedzi coś. To nie guzik. Kluczyka ten. Nie, no. No widzisz, ktoś oszukał moich widzów. Jeszcze zgubił. Dobra, słuchajcie, nie dosyć, że spędziłem mam, tu... Mam, żeby nie było. 10 minut spędziłem na to, żeby wykopał guzika, nie dosyć, że mnie jeszcze oszukał, to jeszcze wykopał coś innego. Z takimi poszukiwaczami to ja wolę sam se kopać. Stwierdziliśmy z Dawidem, że zrobimy jednak tu do końca, a później pójdziemy na to pole. No i wyszła druga monetka, ale powiem wam szczerze, amelinium, co to za moneta, straszny destrukt, nie mam zielonego pojęcia co tam jest, to jest jakaś, boże, dwójka, piątka, no powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia na chwilę obecną co to jest, postaram się oczywiście w domu oczyścić to, myślałem, że to sreberko na początku, a tu taki destrukt ameliniowy, ale co to jest dokładnie? No to już wam powiem później w materiale, wstawię opis, jeśli oczywiście uda mi się ustalić co to jest. No, także lecimy dalej, może coś jeszcze wyskoczy. Obok monety, w niedalekiej odległości, wyskoczyła już kolejna. Jak ktoś to mi powiedział kiedyś, że jest to tak zwana kulolejka, czy coś takiego, taka forma do odlewania kul, pocisków z ołowiu. Czy tak naprawdę jest? Nie mam żadnego pojęcia. Ale już kurde, kiedyś mi ktoś tam pisał też w komentarzach, co to mogło być. Ja do tej pory nie wiem, nie mogę tego ustalić, muszę gdzieś więcej poszukać. Wykopuję jeszcze którąś tam z rzędu, piątą, szóstą. Jakoś nigdy nie miałem czasu, żeby się do tego przyłożyć i żeby poszukać więcej. Postaram się coś zrobić. Jeśli mi się uda coś więcej na ten temat znaleźć, to wam powiem. A jak nie, to... A jak mi się nie uda nic ustalić, no to trudno. Może gdzieś za jakiś czas coś wpadnie samo w oko i wtedy napiszę.
już mam dzionek zrobiony. Właśnie miałem tam tym przesmykiem śmignąć na tamto pole. I tak szedłem brzegiem, czekam na Dawida, bo Dawid tam w tyle został. I tak idę już tutaj praktycznie do wyjścia. Piękny sygnał. I patrzcie, co jest. Sreberko! Sreberko, 6 pęsików. Zaraz je przetrzemy, będziemy wiedzieli datę. I tutaj mamy, oj, starą Wiktorię, stara. Popatrzcie, dzisiaj możecie popatrzeć na mojego szpetnego, zadowolonego ryja dzisiaj. Dajcie mi chwilę, przetrę i będę widział dokładnie datę. Zaraz wam wszystko powiem. Gąbeczka nasączona specyfikiem, czyli czystszą wodą z Tamizy. I mamy, o kurde, powiem wam, nie widzę daty. Jeszcze chwila, jest chyba data tutaj na dole. Dobra, mamy datę, już wam pokazuję. 6 pensów, rocznik bieżący, nie żartuję, 1901, 100% sreberka, 6 pęsików, piękna monetka. Zobaczcie, tutaj datę nawet widać, pod słońce powinno ją być dobrze widać. No i tu stara Wiktoria, taka owdowiała już chyba to była, muszę się poczytać na ten temat, no ale pięknie, no sam strzał przy samym zejściu, gdzie tak jak mówię, miałem z Dawidem już śmigać, ostatni sygnał, mówię, kopnę i pęk. Na zejście z tego pola, to pole mówi, Maniek, nie uciekaj, mamy dla ciebie tu więcej fantów, ale spokojnie, to nie zając, nie ucieknie. No, co? Piękna, zaraz ci pokażę, już idę do Dawida mu pokazać, a my za chwilę lecimy na drugie pole. Dawid przed chwilą znalazł monetkę, a miejsce, można powiedzieć, no tyle razy, co żeśmy z tego tutaj rogu wychodzili, nie tylko sami, z Piotkiem, różnymi tam osobami, żeśmy tędy zawsze gdzieś przechodzili, miejsce niby... Pamiętane było niejednokrotnie, niemiłosiernie. Kurde, żeśmy to robili, ale no, widzicie, no, nadal wychodzą fanty, tym razem kolejny naparstek do kolekcji. Ci, co może widzieli gdzieś mojego posta na społeczności YouTube, ile już tych napartków wykopałem, także ten zasili moją kolekcję. Wstawię zdjęcie na końcu dla tych, którzy nie widzieli, ile tych naparsteczków gdzieś tam trafiłem, to na końcu filmu będziecie mieli fotkę, a ja lecę dalej. Słuchajcie, zanim przejdę do swojej monety, którą wam od razu pokażę, George II, długo nic, ale Dawid, co tam wyciągnął dzisiaj, no to słuchajcie, system dzisiaj został rozwalony i to konkretnie. Serdecznie was zapraszam do odkrywca Goblin, wejdźcie do niego na kanał. Nie wiem, kiedy on to wrzuci, ale pewno już będzie. Dzisiaj już wpadnie. Także zobaczycie już na pewno, jego materiał jest. Grubo, naprawdę grubo. Mega znajdka. Trzecia z tego pola. Dzisiaj Rzym i Anglosaksonia. Mam jedną ja, ma jedną Odyn i dziś wykopał jedną Goblin. Zasłużona, wychodził swoją. Należało mu się jak psu zupa, czy Buda, jak zwał, tak zwał. Georgik II. Mamy Brytanię, babę na wózku, 1 pens, 1700 któryś tam rok, ale to już nie ma znaczenia przy tej monecie, co on dzisiaj wykopał. Wielkie gratulacje. Jak zwykle na zejście musimy schodzić, a tu wychodzą fanty. Pokażę wam piękną Brytanię, bo jest naprawdę w pięknym stanie. Piękna zielona patyna, 1862 rok. Zobaczcie, jak pięknie wygląda Wiktoria. Widać jej włosy, wszystko, detale. No, powiem wam szczerze, naprawdę w pięknym stanie ta monetka wyszła. Już kończymy powoli, idziemy do naszych drzwi od Narni, jak ja to mówię, które nas przenoszą w takie właśnie miejsca, gdzie mamy styczność z Saksonami, z Rzymianami i innymi gadami. Pięknie. No, kolejna monetka do kolekcji. Lecimy dalej. Jeszcze dosłownie 10 minut. Witam was wszystkich serdecznie o poranku. Dziś sobota, a ja od godziny 6 rano już na Tamizą nad brzegiem, spacerek sobotni poranny. No i wpadła pierwsza jakaś zabaweczka ołowiana, żołnierz na kuniu, koniu, na reniferze, czy jak go tam zwał, głowę mu urwało, nogi koniowi urwało. Także taka oto zabaweczka dziś, pierwszy fancik. Warty pokazania, bo oczywiście wykopałem na razie tylko 2 pensy i trochę śmiecia. Także tutaj mamy taką oto zabaweczkę. Lecę dalej, zobaczymy, co dzisiaj dzień przyniesie. Jestem na miejscówce, gdzie wychodził Rzym. Zobaczymy.
pożyjemy, zobaczymy, czy coś dzisiaj z tej epoki wpadnie. Liczę chociaż na jednego małego ogryzka, ale zobaczymy, jak będzie. Dobra, lecimy dalej. Daleko się nie oddaliłem od miejsca, gdzie wykopałem żołnierzyka. I mamy co? Pierwszego smartfona. Co to za smartfon? Nie wiem, ale miał wyciąganą baterię. Tyle wiem. Kurczę, nie wiem, co to za telefon. Nigdzie tu nie ma napisane. Pewno miał wejście na dwie karty SIM. Także bogata wersja tutaj karta. Nie, tu dwie chyba wchodziły karty. No nie wiem, kurde. Co to było? Nie mam zielonego pojęcia. Jak ktoś kojarzy, to dajcie znać po tym wraku, czy uda wam się ustalić, co to za telefon był. A ja postaram się też sprawdzić. Zobaczymy. Chyba, że mnie syn oświeci. On jest z tych elektronicznych, także może on mi powie wcześniej, to napisze. Dobra, lecę dalej. Słuchajcie, zanim wam pokażę monetkę, którą znalazłem, bo chyba mi przyniósł, kurde, widz szczęście. Przyszedł do mnie Łukasz z wizytą. Siema, Łukasz. Hej. Jak hej, dzieci, bo dzieci też oglądają mnie, Odyna, Goblina. Także Łukasz, no jasne. Masz swoje 5 sekund, kurde. Pozdrów dzieciaków. No jasne, gruby trzeba szukać, kurczę. No. Każde ziko się liczy, nie? Agata, dobrze. Tak samo. Dobrze, super. Słuchajcie, ja wam pokazuję. Widz mi chyba dzisiaj przyniósł szczęście, bo w ogóle w miejscu, w którym się nie spodziewałem, znalazłem Rzymka. Ło, chodź tu do pana. Gdzie uciekasz? Już wam go przymyję trochę, żeby było lepiej go widać. W tej czystej, jak kryształ w wodzie. Patrzcie na to. Widać tutaj pięknie głowę z koroną radiata. Co to za Rzymek? No to teraz będzie ciężko go ustalić. Ale druga strona mnie ciekawi, bo powiem wam szczerze, ci zawsze muszą latać, jak człowiek chce nagrać materiał. Druga strona jest bardzo ciekawa. Myślałem, że to jest postać, ale to nie wygląda jak postać, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się w domu ustalić. Kurde, co to jest? No powiem wam, nie mam pojęcia. Pierwszy raz takie coś spotykam. Będę starał się w domu ustalić ID, a jak nie, to wyślę do archeologa. I tak wyślę, żeby go zarejestrował, więc tyle. No nic, my z Łukaszem dalej drepczymy. Łukasz, mam nadzieję, że znajdzie swoją pierwszą fajkę dla dzieciaków. I kopiemy, szukamy. Kawałek masz już? No masz końcóweczkę, szukamy jakiejś tej, kurde, całej faji. Dobra, lecimy na Szczecin. Pierwsza dziś moneta starsza, znaczy druga, bo jedną wykopałem, ale była nieczytelna zupełnie. Tutaj młoda Elizabeth, half penny ze stateczkiem, powędruje dla... jak twój syn ma na imię? Piotr. Dla Piotra, Piotrze i Agata, pozdrawiam was serdecznie i dla was moneta prosto z Tamizy wędruje do taty. Proszę bardzo, w prezencie będziecie mieli. Dziękuję. A ja wykopałem, myślałem, że miecz jak Odyn, kurde, a to takiego drąga wytargałem. Dobrze, niech będzie, będę widział, gdzie woda schodzi, a gdzie nie. Dobra, lecimy dalej. No i krążę w tym samym miejscu. Wyskoczyła jeszcze raz half penny Elizabeth ze stateczkiem. Kolejny jakiś tam destrukcik wyskoczył. No i jest słynna już na całą Anglię baba na wózku, Odyn. Serdecznie cię pozdrawiam, tak jak obiecałem wczoraj. Pozdrowienia znad Tamizy. Wiem, że tęsknisz. Mam nadzieję, że niebawem się spotkamy. Czekam z niecierpliwością, jak zajrzysz tutaj. A tutaj mamy Lunię młodziutką, jeszcze z piteczką taką piękną, opiętą, 1907 rok. No, tyle w temacie. Pozdro, Adaś, i czekam na ciebie. Tamiza odsłoniła sporo dzisiaj, bo jest naprawdę niski odpływ i znalazłem na oko koło zapasowe do Mazdy, także już wiem, gdzie leży w razie W, jakby mi Mazda się rozkraczyła. A teraz wam pokażę znajdkę, tylko oczywiście gdzie ją walnęłem. Pinkę znalazłem, tył, tu macie przód, ale co jest na tej wpince? Mosty chyba jakieś. Jakieś napisy? Co to jest w ogóle? Drabiny? Mosty? Nie, a nie, kurde, amanie, ogarnij się. 100 lat to jest. Słuchajcie, tak patrzyłem, myślałem, że to jakiś ludzik, a w tą stronę wygląda jak setka. Ale setka czego? Może lotnictwa jakiegoś, bo tu chyba samoloty są. Nie wiem, postaram się ustalić. Jak będę coś więcej wiedział, to oczywiście wam powiem. Dobra, lecimy dalej. Przyszedłem w miejsce, gdzie wyszedł mi ten dzisiaj Rzymek. No i tak postanowiłem to miejsce trochę bardziej zrobić. Ogólnie nie spodziewałem się tutaj Rzymu, więc kolejny, tym razem tylko gryzek Rzymka.
ale jest Rzymek, także trzeba się cieszyć. A ja wam pokażę teraz, co znalazł widz dzisiaj. Zobaczcie na to, szczęście początkującego. Z nożem na oko, nie? Tak, z nożem chodzi tutaj rzeźbi i znalazł taką zawieszkę. I jest próba 925, czyli ma sreberko z Tamizy. Tutaj była chyba jakaś bransoleta, czy coś w tym stylu, czy może część czegoś, ale to nie wiadomo, czy to jest zapięcie srebro. Zapięcie jest tutaj chyba. Tak, to trzeba było się przyjrzeć, no ale to ewidentnie jakieś kamyczki, jakaś cyrkonia, czy coś, jakiś niebieski kamień. Piękne sreberko, piękne znalezisko, także Łukasz, gratuluję ci serdecznie. Kurde, fajne znajty. Jak na pierwszy raz, stary, mega. Witam na podsumowaniu. Zaczynamy standardowo od miedziuszki. Tutaj wam pokażę fajną rzecz. To mnie zaciekawiło. A zaciekawiły mnie dokładnie te cyferki, które tutaj są napisane. Jakieś NKM1075 BOK 1/16. Jest to jakaś dysza do cięcia, chyba do spawania, czy coś w tym stylu. Tu ma takie ten. Gdzieś to znalazłem na eBayu, było ktoś to wystawiał do sprzedaży, więc myślę, że to jakiś spawalniczy przedmiot. Ołów, nie ma tego za dużo tym razem, z dwóch wypadów. Lecimy do tych lepszych fantów. Zaczynamy od Tamizy. Smartfon, no niestety, nie udało mi się sprawdzić, co to w ogóle jest. Nie ma żadnych symboli, nazw, więc dobra, olejmy to. Nie ma tematu, znajdziemy lepszy, ładniejszy. Monetki współczesne, monetki starsze, czyli half peniacze, one penny, to też half penny. Zapinka setka, muszę dopiero do niej usiąść, aby wam to w filmie wstawić. Postaram się ustalić, co to jest. Jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. Rzymek, ten oczywiście wiem, co to jest. Tetrikus, będziecie mieli już opis tego rzymka w filmie. Drugi, no niestety, tak jak mówiłem, zgon, ale jest. Dwa rzymki z Tamizy, było fajnie, był ze mną widz, fajnie znalazł zawieszkę srebrną, do tego dałem mu też dwie monetki dla dzieciaczków w prezencie. No i co dalej? Pole, słuchajcie. Pole, no to oczywiście zaczęliśmy, tak jak mówiłem na początku filmu, guzikowego pola. 49 guziczków, przejście tylko jednym paskiem do tego miejsca. No i później co? Dwie nabijki końskie. Tutaj wyskoczyło też coś takiego, nie wiem, ja uważam, że jest to kawałeczek młoteczka. Młoteczka jakiegoś, nie wiem, może szewskiego, nie wiem, może jubilerskiego. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, czy to młotek, czy jakaś część maszyny. Monetki, 2, 4, 5, 6 monetek w sumie. Bardzo ładna Wiktoria z 1862 roku w pięknej patynie. Tutaj George II 1700 któryś tam. No i to myślałem, że jest to jakaś moneta, ale ciężko to ustalić. Prawdopodobnie jest to tylko token z Manchesteru. Tyle mi się udało ustalić. Nie mogę znaleźć porównywalnej rzeczy. O, jeszcze żołnierzyk z Tamizy, ale on już tam się rozleciał całkowicie. Naparstek, ta niby kulolejka. No i fant tego wypadu, no to Wiktoria z 1901 roku, 6 pensów. Tyle z tego całego wypadu, tak to się prezentuje. Jak wam się podobało, oczywiście standardowo, nie zapomnijcie zostawić śladu po sobie. Ja się z wami żegnam i do następnego. Hejka!